To oni dbają o nasze bezpieczeństwo każdego dnia. Także i teraz, po 78 latach od zakończenia II wojny światowej, niemal codziennie wyjeżdżają do akcji. Żołnierze 5. Kresowego Batalionu Saperów mieli okazję, by choć przez chwilę odpocząć i świętować. Za nami święto krośnieńskich saperów. Dzisiejsze święto to uhonorowanie dorobku krośnieńskich saperów, którzy od dziesiątek lat każdego dnia wykonują tą ciężką, ale jak zaszczytną służbę. Wysiłek, którego dowód daliśmy na frontach II wojny światowej, jak i tuż po zakończeniu walk w trakcie rozminowania kraju, świadczy o ważnej funkcji, jaką wypełniają od lat saperzy. Część batalionu obecnie wykonuje swoją pracę na wschodniej granicy naszej ojczyzny. Ich działania są doceniane i wysoko oceniane. Od 2 lat zaangażowany jestem w planowanie i koordynowanie wszystkich spraw inżynieryjnych związanych ze wsparciem Straży Granicznej na naszej wschodniej granicy. Codziennie mogę osobiście widzieć Wasz wysiłek, trud, który realizujecie w czasie zadań wsparcia inżynieryjnego na granicy polsko-białoruskiej. Zardzewiała śmierć to określenie używane przez saperów określające nie wybuchy i nie wypały, które niestety cały czas, nawet po tylu latach od zakończenia wojny, są odnajdywane. Święto Batalionu Saperów to także święto całego powiatu. Z punktu widzenia gospodarczego jesteście jednym z większych zakładów pracy. To właśnie w waszej jednostce służą i pracują mieszkańcy Krosna i okolic. To w waszej jednostce służyli i pracowali mieszkańcy Krosna i okolic. To właśnie z waszą jednostką powiązane są liczne rodziny naszego miasta i naszego powiatu. Mieszkańcy i władze Krosna Adrzańskiego oraz okolic mogą spać spokojnie, mając u boku tak prężnie działający batalion. Chyba czasami sobie nie uświadamiamy tego, jak wiele znaczy wasza służba. Dziękuję waszym rodzinom, pracownikom cywilnym. Przed momentem, podczas wręczania wyróżnień, jedna z pracownic mówi: panie pułkowniku, musimy podpisać dokumenty, tu, teraz. Powiedziałem, niech przyniesie na plac. Taka jest wasza codzienna służba, w każdej minucie. Gdyby teraz wybrzmiał dzwonek alarmowy, wiem, że ruszycie. Ruszycie, żeby bronić nas. Z okazji święta batalionu nie zabrakło wyróżnień i odznaczeń. Wszystkim wyróżnionym i my gratulujemy.